Jestem szczęśliwy, że to się stało w sparingu. Jestem w tym wieku, że te wszystkie negatywne rzeczy działają pozytywnie na przyszłość. I tak jak mówię, dobrze, że to się stało w sparingu, nie w meczu o punkty, bo na pewno by było mi przede wszystkim szkoda tutaj drużyny, chłopaków, którzy biegali i walczyli na boisku. A ja muszę wyciągnąć wnioski z tego spotkania, z tej czerwonej kartki i na następne spotkanie, jeżeli będę miał taką szansę, pokażę się z jeszcze lepszej strony. Chciałem oddać strzał, czyli to była taka pierwsza myśl. Akurat nie trafiłem w piłkę, mogłem może przyjąć ją i jakoś poszukać innego rozwiązania, no ale to są sekundy, tak? To jest decyzja i podjąłem taką niesłuszną, tak wyszło i szkoda, no ale tak jak mówię, patrzę w przyszłość i spokojnie na pewno do tego na razie podchodzę. Sędzia chyba nie wiedział dokładnie, który to zawodnik, bo to była kontra. Ja szybko uciekłem tam gdzieś z boku, żeby mnie nie widział, ale się nie udało.